Cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale i zapraszam Was serdecznie na projekt Tenko. Mam tu dla Was całą torbę pustych produktów. Dużo. Mam jeszcze jedną torbę, ale wydaje mi się, że to będzie zbyt długi film, dlatego prawdopodobnie podzielę to na dwie części, jeśli mi się uda. Pierwsza część już teraz, poopowiadam Wam chwilę o tym, co tu mam. Czy ponownie bym kupiła, czy nie. Nie będzie to pełna recenzja produktów. Chociaż muszę przyznać, że ja bardzo lubię te filmy. Z racji tego, że recenzje, które są, no wiecie, na bazie tego zużytego produktu, są bardziej prawdziwe niż te, które są pokazywane teraz wszędzie na YouTubie po dwóch dniach używania albo po tygodniu i wszyscy się nimi zachwycają. My kupujemy dany produkt, wydajemy na niego pieniądze, a później okazuje się naprawdę kicha, nie da się tego używać. Dobra, pokażę Wam, co tu mam. Nie mam posegregowanych na kosmetyki kolorowe, czy na pielęgnację, czy to na włosy. Jak leci, wszystko po kolei. Co tu mamy? Westlab Reviving Epsom Salt. Uwielbiam każdą ilość soli, którą mogę wrzucić do swojej kąpieli. A do tego Epsom Salt. Zdrowotne, uwielbiam. Jak tylko mam jakieś bóle mięśni albo coś takiego, wiecie, coś mi doskwiera, albo ból pleców, ból karku, korzonki mnie bolą, często robię sobie taką gorącą kąpiel i wsypuję sól. Tylko uwaga, na każdym opakowaniu soli Epsom będzie napisane, żeby nie używać właśnie w gorącej wodzie. Więc co robię? Najpierw ją mieszam w takiej dokładnie zimnawo-letniej, a później dolewam sobie opcjonalnie ciepłej wody i jest super. Jest super. Uwielbiam ten produkt, kupię go jeszcze niejednokrotnie. Teraz już nie mam żadnej soli, więc na pewno takie zakupy niedługo zrobię. Tak. Kolejny produkt. Pink Grapefruit. Nivea. Uwielbiam. Pięknie pachnie. Jest tani. Dobrze działa. Dobrze nawilża. Nie wysusza naszej skóry. Czego chcieć więcej? Tak, tutaj jest z kolei mydło z Sephory, które w zasadzie nie wiem, co powiedzieć. Lubię opakowanie, lubię, jak wygląda w naszej łazience. Zapach jest przepiękny. No myje, robi swoją robotę, ale jest bardzo mało wydajny. Bardzo mało wydajny. Już nie pamiętam, ile ja zapłaciłam za ten, za to mydło. Ale jakby ktoś szukał, to jest 240 ml i to jest Sephora. Kolejny produkt to jest Organic Shop, Organic Lemongrass and Sugar Body Scrub, czyli peeling do ciała. Pięknie pachnie trawą cytrynową. Ten zapach tu jeszcze jest troszeczkę produktu. Zapach naprawdę utrzymuje się na naszym ciele bardzo długo, do tego ma bardzo duże takie drobiny cukrowe, które nam zdzierają ten martwy naskórek. A skóra jest niesamowicie wygładzona, później bardzo ładnie pachnie. To jest z dodatkiem też chyba jakiejś olei. To jest z dodatkiem gliceryny. I jakiegoś masełka tutaj. Nie mogę się doczytać, co to jest. Ale w każdym bądź razie bardzo pięknie nawilża. Jeśli nie lubicie nakładać różnych balsamów, czy takich nawilżających rzeczy już po kąpieli, albo nie macie na to po prostu czasu, tak jak ja czasami, warto jest używać takich produktów, bo one nawilżają naszą skórę, zostawiają taki nieoleisty film, bo to nie można tego nazwać, wiecie, filmem takim, jak macie po parafinie na przykład, że ta skóra jest taka, no widzicie, że sztucznie nawilżona. Jest naprawdę mega. Niewiele kosztuje. Ja go chyba kupiłam w Hebe albo w Rossmanie. Szukajcie, na pewno znajdziecie. I tak, tutaj jest Isana. Żel pod prysznic, który również bardzo lubię za zapach. Zapach jest niesamowity. I jest to bardzo tani produkt. Czego chcieć więcej? On nie za bardzo nawilża, mimo to, że jest napisane, że jest do skóry suchej. No ale ładnie pachnie. Ja chociażby
ze względu na ten zapach, bo się go tak przyjemnie używa. Kupiłabym go jeszcze raz. Koniec. Tutaj jest produkt, który był swojego czasu wychwalany na polskim YouTubie i to jest Tutti Frutti olejek do kąpieli i podprysznic. Nie cierpię tego produktu. Nie cierpię. Na samym koniec, żeby go tylko po prostu zużyć, używałam go, wiecie, do wanny, do kąpieli, żeby dzieciom zrobić pianę, żeby miały radochę i to tyle. One bardzo ładnie pachną. No wiecie, no nie wiem, ja za bardzo takich oleistych rzeczy nie lubię używać na swojej skórze w czasie kąpieli. Olejki do kąpieli się u mnie nie sprawdzają, ja do nich nie jestem przekonana. Ten był gruszka i żurawina, no pięknie pachniał. I tyle, ale nie jest to produkt. Dla mnie jest zdecydowanie wydajny. Nie mogłam go skończyć, tak jak nie lubiłam tego produktu. Katorgą było go skończyć. Za długo. Więc nie. Kolejne sole, tym razem jest to Recovery, Andrew & Lewis. Jak widzicie, on był z Tika Maxa, tu jeszcze ma naklejkę. Ja go kupiłam z racji tego, że było bardzo duże opakowanie, tak jak mówię, lubię sole do kąpieli. Był naprawdę relaksujący, czego tylko nie lubiłam, to był taki zapach rozmarynu, taki bardzo ziołowy. Są to zdecydowanie, aż się duszę teraz, ziołowe sole. Zużyłam je szybko, bo tak jak mówię, używam soli cały czas. One kosztowały 10 funtów i to jest opakowanie 3 kg, więc starczyło mi na dobrych kilka tygodni, powiedzmy. Koniec! Boże, jestem taka szczęśliwa, że będę mogła się w końcu pozbyć tych wszystkich opakowań. Stały wszędzie, najpierw w łazience przez kilka tygodni, później przeniosłam je tutaj, żeby przyspieszyć to nagrywanie, aż w końcu się udało. Nie wierzę! Teraz tak, Zoflora, uwielbiam ten produkt, jest to produkt dezynfekcyjny, nie wiem czy jest tak dobrze znany jeszcze na polskim rynku, ja wysłałam ostatnio chyba 2 albo 3 opakowania tego produktu koleżance, powiedziała, że też jej się podoba, chociaż no nie wiem, nie rozmawiałyśmy od tamtego czasu dłużej. I co to jest? To jest preparat do dezynfekcji dosłownie wszystkiego, mebli, samochodu, mebli kuchennych, podłogi, możecie spryskać tym materac, możecie spryskać tym swoje buty i wszystko będzie pięknie pachniało, bardzo długo się zapach utrzymuje. Jeśli macie na przykład, nie wiem, takie wykończenia w łazience metalowe, to pięknie Wam doczyści, nie zostawi żadnych smug, żadnych plam. Bardzo łatwo się myje tym również lustra, okna. Jeśli macie szybę prysznicową w łazience, nie pozostawia żadnych smug, nie pozostawia, wiecie, takich drobinek po twardziej wodzie, którą bardzo trudno jest czasami zmyć z takiej szyby ochronnej pod prysznicem. Wiadomo, jest cały czas wilgoci, woda się tam zbiera, skrapla i to wszystko zostaje, twarda woda. Trudno jest usunąć, ale ten produkt pięknie Wam to domyje, a do tego zabrudzenia już kolejne będą znacznie mniejsze, bo nie będą się tak utrzymywały na naszej szybie. Pięknie pachną te produkty. Ten jest akurat Midnight Bloom. Moim ulubionym jest lawenda jak do tej pory. To pachnie takim Midnight Bloom. Czymś, co bym porównała do takiego, wiecie, czystego, świeżego prania, wyjętego świeżo z pralki, kiedy nam pachnie jeszcze detergentami, których używaliśmy. Piękny zapach, naprawdę. U mnie taka buteleczka starcza na mniej więcej tydzień, z racji tego, że ja naprawdę używam tego do wszystkiego. Do wszystkiego. Polecam. Jeśli macie kogoś w Anglii, poproście, niewiele kosztuje. Wystarczy przelać koreczek do 400 ml wody, wymieszać i możecie spryskiwać wszystko.
Fajna sprawa. Widziałam też, że są dostępne na Allegro. Nie wiem, jakie są ceny, ale na pewno droższe niż te, które są tutaj w Anglii. Garnier. Najlepszy płyn micelarny, co tu dużo mówić, myślę, że znany już wszystkim bardzo dobrze. Nie zostawia żadnej powłoki na naszych, wiecie, oczach. Nie robi takich maślanych oczu. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale wiecie, o co chodzi. Czasami, kiedy używacie jakichś produktów i dostanie Wam się do oka, to po prostu to oko jest później takie zamglone. Nie ma takiego efektu. Pięknie zmywa, nie trzeba pocierać, wystarczy nawilżyć wacik, przyłożyć do oka i lekko zetrzeć cały tusz Wam zostaje. Więc tak, za każdym razem będę kupowała. Niezależnie jaki to będzie, wiecie, w butelce i tylko z tą różową nakrętką, te kolejne już mi się nie sprawdzają. Teraz mam Vichy Normaderm, uwielbiam ten żel, on u mnie stał pod prysznicem. Bardzo wydajny żel, myślę, że miałam go około roku. I to naprawdę bardzo częstego mycia. Wystarczy jedna pompka i przemyć naszą twarz. Makijaż bardzo dobrze zmywa, dokładnie oczyszcza nasze pory. Macie taką, wiecie, naprawdę delikatną skórę. Później wiecie, że jest bardzo dobrze oczyszczona. Na pewno kupię ten produkt jeszcze raz. Do tego ma pompkę, którą ja uwielbiam. Jak widzicie, dzięki pompce zużyłam no niemal do końca. Ta pompka też dochodzi do samego dna, nie gdzieś do połowy, gdzie później jest nam trudno wyjąć ten produkt. Czy wiecie, no wystarczy tylko odkręcić i go wylać na rękę, ale już wtedy nie przy pomocy pompki. Super. Kolejny produkt, mydło do rąk. Zużyliśmy bardzo duże ilości mydła do rąk w czasie lockdownu, wiadomo. Ten dostałam chyba w jakimś zestawie świątecznym. I nawet nie wiedziałam, że są dostępne w sklepach. Wiecie, ja w ogóle bardzo rzadko robię zakupy takie stacjonarne, częściej przez internet. I jeśli robię jakieś takie kosmetyczne zakupy albo do pielęgnacji, to jest to Boots, Superdrug, ewentualnie Notino online. Ale ceny też są wyższe. Myślę, że takie mydełko około funta kosztuje. Pięknie pachnie, jest to klasyczny zapach, ten Nivea. Nie da się odkręcić tej pompki, ani ją wyjąć, więc chyba sobie daruję. Ale pięknie pachnie. Teraz szampon z Yves Rocher, który ja już używałam teraz, to jest moje drugie opakowanie i to jest przeciwko wypadaniu włosów. Zapach ma nie najlepszy, musiałam się do niego naprawdę przekonać i przyzwyczaić. Produkt sam w sobie jest taki, wiecie, naturalny, jest ziołowy, bardzo delikatnie domywa wszystko z naszych włosów i tak dalej, ale wydaje mi się, że po którymś stosowaniu pojawiły mi się już takie podrażnienia na skórze głowy, więc wydaje mi się, że on może być za mocny do tego, żeby go stosować codziennie, czy tam, no nie wiem, jak często myjecie włosy, co drugi czy co trzeci dzień. Ja staram się teraz robić to jak najrzadziej i szczerze mówiąc, przyzwyczaiłam włosy do tego, że one się tak nie przetłuszczają jak wcześniej. Wcześniej musiałam myć włosy codziennie, bo już tutaj u nasady były, wiecie, przytłuszczone. Albo traktowałam je suchym szamponem. Później zaczęłam stosować suchy szampon częściej, czyli również drugiego dnia, czasami nawet trzeciego. I to wystarczyło, żeby moje włosy wyglądały ok. Ale tak się przyzwyczaiły, że po prostu nie przesuszają się teraz na drugi dzień. I myślę, że taką metodę też warto zastosować. Może się u Was nie sprawdzi, u mnie się sprawdziło. No i tak, chyba nie najlepiej jest myć włosy, wiecie, codziennie i je obciążać i przesuszać i jeszcze traktować je suszarką, prostownicą i tak dalej, więc róbmy to jak najrzadziej. Szampon jak najbardziej się sprawdził do wypadających włosów. Ja używałam go również z odżywką Biotebal w tym czasie i z tabletkami Biotebal, które przyjmuję już od chyba 2-3 lat codziennie z małymi przerwami i biorę na zmianę Biotebal i Biotynę. I tyle. Biotyna, jeśli chcecie kupić w aptece, jest to po prostu zamiennik Biotebalu. Biotebal aczkolwiek jest zarejestrowany jako lek,
a biotyna nie jest to suplement diety. Dawkę mają dosłownie taką samą, więc jeśli chcecie używać takich produktów, tabletek, czegoś, co Wam pozwoli, wiecie, wzmocnić Wasze włosy, no i przede wszystkim zatrzymać wypadanie, jak najbardziej polecam Biotebal. Biotyna jednak jest słabszym produktem. Ja nie widziałam żadnych takich, wiecie, wow efektów, gdzie zauważyłam po Biotebalu, ale z drugiej strony biorę już te tabletki tak długo, że one sobie po prostu działają, a ja już działania tego nie widzę. Włosy mi przestały wypadać, nie wypadają mi, cieszę się. Mam bardzo dużo odrostów, baby hair. Tutaj mam wszystko, co mi poodrastało po mojej drugiej ciąży. Gdybym tego nie miała, no to myślę, że bym była teraz w połowie łysa. Albo po prostu ścięłabym włosy na krótko, bo wyglądałoby to tak źle. Okej, już się rozgadałam. A miałam się nie rozgadywać. Tutaj mam kilka maseczek i hydrożelowe płatki pod oczy, które bardzo lubię. Jest to korekcja zmarszczek, zmniejszenie cieni, opuchlizny, poprawa wyglądu skóry w okolicach oczu. I to jest złoto, kwas hialuronowy, proteiny, soi, witaminy E, C, B3, beta-glukan, alantoina, heparyna, ekstrakt z alg, ekstrakt z winogron, olejek z kwiatów róży, dipantenu. Więc jak widzicie, bardzo dużo takich naprawdę fajnych substancji tutaj dali do tych płatków. One chodzą, są w opakowaniu, wiecie, takim. Tutaj jest taka torebka, którą przecinacie i te żelowe płatki są w takim płynie. Ja później resztki tego płynu, bo jest go dosyć sporo, wtłaczam sobie w kark i w okolice jeszcze tutaj oczu. Bardzo fajnie się sprawdzają, efekt natychmiastowy. Jeśli jesteście po jakiejś imprezie, nieświeżo wyglądacie, chcecie poprawić swój wygląd, naprawdę działają. Albo przed imprezą, kiedy chcecie pięknie wyglądać i Wasze okolica oczu będzie naprawdę pięknie wygładzona, nawilżona. Łatwiej się wtedy nakłada też inne kolorowe kosmetyki i one się utrzymują znacznie dłużej. Kolejna maska jest to Moisture Bomb i to jest Eye Tissue Mask, maska na oczy. Tutaj piszę, żeby ją schłodzić do minus 4, skin cooling effect. To właśnie, nie schładzamy, ale ja ją trzymałam wcześniej w lodówce i po nałożeniu z tego przyłożyłam sobie tutaj na oczy. I to jeszcze dawało taki efekt chłodzący. Trzymamy na oczach 15 minut. Jest to bardzo relaksujące, więc polecam każdemu. Maski z Garnier myślę, że są cenowo troszkę zawyżone. Powinny być tańsze, bo jest bardzo dużo innych produktów też, które robią dokładnie to samo. Ale maska super. Nie wiem, czy kupię. Ja ją chyba dostałam w jakiejś gazecie albo produkcie, nie wiem. Tutaj jest kolejna z Bielendy. To jest nawilżanie Crazy Mask. I to są maski takie, nie wiem, czy widzicie tutaj. Zakładacie je na twarz i one tak śmiesznie wyglądają. Tutaj jest akurat taki piesek, więc śmiesznie. Jeśli pokażecie się w tym dzieciom, to będą szalały z radości. No i będą chciały też oczywiście same używać. To ta maseczka ma minerały morskie, kwas hialuronowy i aloes, więc super nawilżająca, relaksująca. Ja uwielbiam takie maski o każdej porze dnia i nocy, przynajmniej raz dziennie taką maskę staram się zrobić, ale nie zawsze mam na to czas, więc czasami wychodzi to rzadziej, czasami częściej. Tutaj mam oczyszczanie skóry normalnej, tłustej i mieszanej, liście manuka i to jest pasta do głębokiego oczyszczania, taka peelingowa. Pasta sama w sobie jest taka kremowa, dość przypomina konsystencję takiej pasty do zębów, ale ma w sobie granulki, które bardzo, bardzo dobrze nam oczyszczają tutaj okolice nosa, jeśli macie zaskórniaki, czy tutaj na brodzie, na czole. Ja jestem z tego produktu bardzo zadowolona. To jest kolejny produkt z ziaj, który się u mnie tak naprawdę sprawdza. Nie ma ich wiele, ale tak jak mówiłam, jagody te, wiecie, antyoksydacja. Sorry, bateria.
Antyoksydacja i jagody Akai i drugie liścia Manuka to są dwie serie tych produktów z ziai, które się u mnie naprawdę sprawdzają. Będę je polecała każdemu. Warto je spróbować. Skóra troszeczkę po tym peelingu jest osuszona, więc warto ją nawilżyć, ale tak jak mówię, dla samego działania tego produktu warto mieć chwilę przesuszoną skórę. Działa cuda ten kosmetyk, naprawdę. Zakupię go ponownie. Na pewno. Antyoksydacja Akai. Tutaj jeszcze trochę jest, więc wkładam do półki z powrotem. Chciałam Wam tylko pokazać. Dobra. Już niewiele zostało. Kolejny garnier. Tym razem jest to żel micelarny 3 w 1. U mnie się absolutnie nie sprawdził. Konsystencja była... nie wiem, po tygodniu tak naprawdę, po otwarciu tego produktu, zrobiła się bardzo wodnista. Mnie nie odpowiada zapach tego. Ogólnie, jak na żel, u mnie się nie sprawdził. Pewnie domywał, co ma domywać, bo ma te same składniki, co woda micelarna. Ale nie, zostaje przy wodzie micelarnej i uwielbiam swój żel Mixa. I teraz ten nowy, który używam i działa cuda na mojej twarzy, ale opowiem Wam kiedy indziej. Teraz krem do rąk, a nie, przepraszam, pomyłka. Nie krem do rąk, ale również miałam krem do rąk z tej serii, być może jest w tej drugiej torbie. To jest krzemionkowy mikroskrab do oczyszczania twarzy, drobnokrystaliczny mikrozłuszczający i to jest właśnie ziaja kozie mleko i to jest seria, która się u mnie absolutnie nie sprawdza ani do mycia twarzy, ani jako krem do rąk, który miał, nie wiem... albo tyle parafiny, wazeliny czy czegokolwiek, ale tak po prostu zostawało to na dłoniach, że zostawała taka tłusta, ciężka powłoka. Ten krem nie chciał się w ogóle wkłaniać, nic nie robił na mojej skórze, na pewno nie wrócę do tego produktu. Zużyłam go, bo nie chciałam, wiecie, marnować to, za co zapłaciłam, ale absolutnie nie. Co tutaj jeszcze mam? Jeszcze zostały dwa produkty i cztery produkty kolorowe. Tutaj jest Yankee Candle wosk i on jest The Perfect Tree. Zapach bardzo świąteczny. Ja go miałam jeszcze troszeczkę tutaj pozostałości, więc chciałam zużyć. I tyle. Bardzo lubię woski Yankee Candle, Kringle, jakiekolwiek woski. Uwielbiam, mogłabym je palić cały czas, no wiadomo, teraz dzieci są małe albo już troszeczkę większe, więc sięgają po wszystko. Na razie unikam, poza tym jest lato, myślę, że w okresie jesiennym i zimowym na pewno wrócę do świec, do wosków, do leżenia, przesiadywania pod kocykiem, jakiś ekstra film relaksujący, mega. I tak, tu mam jeszcze jeden produkt, jest to Deep Sleep Pillow Spray. Moja córcia ma problemy z zasypianiem, jest bardzo aktywna w nocy, więc jest w takim okresie, gdzie jeszcze nie odróżnia dnia od nocy, więc jeśli nie ma swojej drzemki w ciągu dnia, to później, kiedy idzie spać o godzinie 20, czy czasami nawet 21, bo chcemy, żeby przespała całą noc, ona budzi się po prostu po 2 godzinach i chcę biegać, chcę się bawić, traktuję to jako swoją drzemkę, więc ten produkt poprawiał mi, pomagał mi ją zrelaksować bardziej, uspokoić. Spryskiwałam na poduszce, jest to zapach lawendowy, więc mega. Bardzo mi się podoba lawenda ostatnio, nie wiem dlaczego, nigdy jej nie lubiłam. I tak, spryskiwałam tym poduszkę, ona się, wiecie, kładła, relaksowała i wydaje mi się, że ten produkt pomagał. Co teraz robię zamiast tego produktu, bo nie jest też tani i nie jest ogólnie dostępny wszędzie, trzeba się naszukać na internecie, żeby to znaleźć. Ja dostałam to w kalendarzu adwentowym z Marka Spencera i do tej pory go miałam w szufladzie, nie wiedziałam do czego go używać, aż w końcu moja córcia znalazła zastosowanie i to właśnie pomaga jej usypiać. Kiedy ten produkt się skończył, zakupiłam olejek eteryczny lawendowy i mieszam 2 krople tego olejku w 0,5-litrowej butelce, takiej, wiecie, ze sprayem i tym spryskuję jej pościel, poduszkę. Oczywiście nie tak, żeby było wilgotno albo mokro wręcz, ale delikatnie pół godziny przed snem
spryskuje jej to, ten zapach się unosi jeszcze w pokoju, to ją relaksuje, to ją uspokaja i zasypia naprawdę chętniej. I zauważyłam też, że rzadziej się budzi w nocy, czyli kiedy się budzi i powącha swoją pościel, poduszkę, być może to ją uspokaja ponownie i idzie spać. Nie wychodzi wtedy z łóżka i nie budzi nas. Więc Deep Pillow Spray polecam, jeśli macie dostęp albo gdzieś znajdziecie. Gwarantuję, że zadziała, czy to na Was, czy na Wasze dzieci. I tak, teraz mam tutaj, o, jeszcze jeden mamy, perfumy Dream, jest to Victoria's Secret. To jest taki, wiecie, w sprayu, buteleczka, polecam. I to już są perfumy, tak, nie jest to woda toaletowa, ani żaden mist. Uwielbiam ten zapach, pięknie pachnie. Teraz mam taką mist w dużej butelce i to jest zapach Dream. Polecam. Jeśli jesteście w Sephorze, przepraszam, nie w Sephorze, a w Victoria's Secret, oni mają bardzo często przeceny, więc nie wiem, na przykład w UK bardzo często mi się udaje takie produkty kupić za 5 funtów. Fajny, poręczny, nic Wam się nie wyleje, macie, wiecie, pompeczkę, możecie sobie pryskać ile chcecie. Do tego bardzo poręczne, małe, można zmieścić do każdej torebki. Teraz trzy produkty na koniec. Trzy produkty kolorowe. Paeze Liquid Powder Double Skin Moisturizing Foundation Lightweight. On jest naprawdę bardzo delikatny. To jest odcień naturalny 20A. Czy kupię go ponownie? Myślę, że tak. On ma bardzo fajne wykończenie. O, tu jeszcze troszeczkę jest. Pokażę Wam. Tak wygląda. Ale ja już go nie będę używać, już go mam dosyć sporo. Widzicie? Pięknie się rozpracowuje, jest jak masełko. Jak masełko, pięknie, uwielbiam. I to jest właśnie w tym naturalnym odcieniu 20A. Polecam, jeśli macie paezę gdzieś blisko Was, to przetestować. Często też paezę można poprosić po prostu o próbkę danego produktu. Oni są bardzo chętni w dawaniu, nawet wiecie, odcinają końcówki pomadek do takich małych opakowań, więc pytajcie, zawsze możecie pytać o próbki, nie macie nic do stracenia, jeśli Wam odmówią, no to trudno, a czasami, uwierzcie mi, takie próbki, które od nich dostajemy, starczają nam na bardzo dobrych kilka użyć i możemy wyrobić swoją opinię, czy dany produkt nam się wtedy podoba, czy nie, i nie musimy tracić pieniędzy. Kolejnym produktem, który tu mam, jeden z moich dwóch ulubionych tuszy, już go dzisiaj używałam, jak robiłam Get Ready With Me, również dla Was nagrałam film. I to jest Mega Size Lashes Eveline Cosmetics i to jest Super Curl Mascara. Uwielbiam. Szczoteczkę ma niesamowitą, to są szczoteczki silikonowe, które ja bardzo lubię. Ona mi przypomina niemalże tą z They Are Real z Benefit, który bardzo lubię tusz, ale niestety jest drogi po prostu. Ja tuszę bardzo szybko zużywam. Wiadomo, używam ich codziennie, ale jeśli mam wydać 20 funtów na produkt, który mi starczy na mniej lub tyle samo co Eveline, zawsze się zdecyduję na ten. Drugi tusz, który bardzo lubię, taki z sieciowego sklepu, to Lovely, ten w żółtym opakowaniu. I tak, kolejny i ostatni już produkt z tej siaty, z tej torby, to jest kolor Tattoo 24 godziny. Piękny kolor i to jest 35 on and on bronze, tak się pięknie nazywa. Widzicie, ja go już troszkę zużyłam, znaczy troszkę, no dużo, ale on już jest u mnie bardzo długo i bardzo stwardniał, więc nawet jeśli chcę tak wziąć na palec, no to jest go niewiele, a do tego nie da się go w ogóle rozprowadzić na oczach. Nie wiem, mogłabym pewnie wsadzić go jeszcze do mikrofalówki, podgrzać trochę i kto wie, może by działał. Tak robiłam z pomadą z Vibo, która dosyć często przesycha, no z racji tego, że używam pomady prawie codziennie albo co drugi dzień na zmianę z tą kredką z Catrice, ale on już bardzo przesechł i ja nie chcę go używać, nie chcę, żeby mi krzywdy zrobił na moich oczach. Zawsze mogą się pojawić jakieś wypryski czy coś innego, więc nie. Kolor piękny, polecam.
Pewnie kupiłabym go jeszcze raz, ale mam tyle cieni i tyle innych palet, że sobie odpuszczę. Do tego on ma takie, wiecie, nabłyszczenie i kolor jest dosyć taki, wiecie, złotawy, ale on tak na oczach nie wygląda. Pięknie się błyszczy, ale już nie da rady. Już nie da się z niego nic wykrzesać, to tyle. I tak, wszystkie śmieci idą do kosza. Brawo! Skończyłam. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Trochę Wam przybliży pielęgnację i produkty, które ja używam. Może coś Was zainteresuje i zakupicie sami. Będziecie chcieli przetestować. Dajcie znać, czy u Was się sprawdziło. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie którejś z kosmetyków, który był tu dzisiaj pokazany, pytajcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. No i tak, a drugą część pewnie nagram niebawem i też się z Wami podzielę, co tam w tamtej drugiej torbie mam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!